Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Ruszyły prace adaptacyjne budynku po szkole podstawowej nr 31 w dzielnicy Rusinowa. Obiekt, do którego jeszcze przed wakacjami uczęszczały dzieci, służyć ma w przyszłości osobom starszym. Przekształcenie szkoły na dom pomocy społecznej pochłonie około 2 milionów złotych, a inwestycja ma zostać zrealizowana do końca przyszłego roku. Obecnie około 200 mieszkańców Wałbrzycha korzysta z pomocy domów opieki nad osobami starszymi. Na terenie powiatu istnieje tylko jedna placówka do tego przystosowana. Prawie 150 Wałbrzyszan ulokowanych jest zatem w domach opieki społecznej poza miastem, co kosztuje gminę około 4 milionów złotych rocznie. Wałbrzych nie dorobił się w ciągu ostatnich 20 lat nic poza jednym domem pomocy społecznej na ulicy Zachodniej, prowadzonym przez siostry zakonne. To nawet nie jest minimum, to jest po prostu poniżej jakichkolwiek potrzeb. Obecnie trwa zatem modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej na osiedlu górniczym, o którą długo walczyli rodzice dzieci z dzielnicy Rusinowa. Placówka pomieścić ma około 50 podopiecznych i dać pracę dla prawie 30 osób. Obecnie remontowane jest poszycie dachowe, następnie zaadoptowane zostaną pomieszczenia tego obiektu. W placówce powstać ma 16 pokoi, jadalnia, gabinet medyczny, pomieszczenia rehabilitacyjne, dzienne oraz techniczne. Są to już mniejsze pokoje, łazienki przy pokojach, cała infrastruktura, która jest potrzebna przy takim ośrodku. Jest przepiękny teren dookoła, więc tutaj jest akurat możliwość zorganizowania innego typu zajęć też, prawda, dla osób starszych, które wiadomo, że wymagają, nie tylko są to osoby leżące, ale są to również osoby chodzące w wieku podeszłym. Urząd Miasta ma również plany w stosunku do pozostałych obiektów, które od września stoją puste w wyniku reformy szkolnictwa. Na dom pomocy społecznej w następnej kolejności zaadoptowany ma zostać budynek przy ulicy Andersa. Gmina na jego remont pozyskać chce środki zewnętrzne z tak zwanego funduszu norweskiego. Póki co jeszcze mamy jesień, więc ostatnie lokalne święta jeszcze odbyły się w śródmieściu Wałbrzycha. Mowa o drugiej już edycji kolorowych podwórek. Jest już taka druga impreza w ramach Kolorowe Podwórka. No i chciałabym współorganizatorom podziękować Centrum Aktywności Lokalnej, Regionalnemu RCWiP-owi, Radzie Wspólnoty Samorządowej i panu Kwiatkowskiemu, radnemu Wałbrzycha. Minifestyny pod wspólną nazwą Kolorowe Podwórka odbywały się w różnych miejscach, ale głównie tam, gdzie mieszkańcy wspólnie chcieli coś zrobić dla siebie i swoich dzieci. Jako ostatnie podwórkowe święta odbyły się przy ulicach Generała Zajączka oraz przy ulicy Buczka. Podczas obydwu minifestynów nie zabrakło zabaw, konkursów dla dzieci, a sami mieszkańcy własnoręcznie zadbali o poprawę wyglądu własnego podwórka. Nie zabrakło również grilla dla wszystkich uczestników festynu oraz waty cukrowej. Jak przy każdej edycji kolorowych podwórek, dzieci ozdabiały ściany okolicznych murów i budynków. Finałem, który będzie spajał wszystkie podwórka biorące udział w akcji, ma być wspólne ognisko. Miejsce, które zostało wybrane na ten cel, nie jest przypadkowe, podobnie jak dzień, w którym ma się odbyć ognisko. Odbędzie się bowiem na placu przy ulicy Rycerskiej 12 grudnia 2012 roku. Do trzecioligowej drużyny Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska po zakrojonej akcji naborowej wciąż dołączają nowe zawodniczki.
Obecnie szeroka kadra liczy 27 zawodniczek, które codziennie uczęszczają na treningi. W ostatnim miesiącu dołączyło 7 nowych piłkarek. 21-letnia Izabela Gurtowska, 19-letnia Dalida Gurtowska, 19-letnia Dagmara Najbuk, 18-letnia Dominika Kilarska, 17-letnia Beata Kossakowska, 16-letnia Nikola Foryś i także 16-letnia Justyna Krajewska. Piłkarki podpisały zawodnicze kontrakty z Wiktorią i rozpoczną grę. Już dziś trzymamy kciuki i liczymy na solidne wzmocnienie drużyny. Nowe zawodniczki miały możliwość wykazania się choć w części podczas ostatniego meczu ligowego, który odbył się na wyjeździe z Dragonem Mieszkowice. Mecz w Mieszkowicach był typowym treningiem strzeleckim dla zespołu Wiktorii. Spotkanie obu drużyn skończyło się bowiem wynikiem 11-1 dla piłkarek Wiktorii. Zainkasowany komplet punktów i kilka dobrych akcji w wykonaniu całego zespołu zapewne cieszy, jednak trudno uznać ten wynik za rokujący. Bramek w tym meczu powinno paść znacznie więcej dla aglomeracji, jednak można cieszyć się z wyniku, jaki padł w wyjazdowym meczu. Tego dnia wystąpiły dwie debiutantki i wszystkie rezerwowe zawodniczki oraz dziewczyny z podstawowego składu. Akurat w tym spotkaniu wynik miał drugorzędne znaczenie, bo to, że Wiktoria wygra ten mecz, nie było dla nikogo tajemnicą. Miał być to mecz testów, sprawdzianów i typowego treningu strzeleckiego. I chyba wszystkie te elementy zostały wypełnione. Aż 5 goli strzeliła Ada Skrobiś, wychodząc tym samym na króla strzelców w drużynie. Po dwie bramki strzeliła Marta Bedra i Patrycja Rubin, dokładając je do wcześniejszych wyników strzeleckich. Po jednej bramce strzeliły Natalia Marszałek i Agnieszka Moroń. Pomimo tak wysokiego zwycięstwa jeszcze mnóstwo pracy zespołowej przed Wiktorią aglomeracja Wałbrzyska. Najbliższy kolejny test umiejętności już 17 listopada 2012 roku na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego w Wałbrzychu w meczu Wiktorii z Lux Ziemia Lubińska o godzinie 11.
Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.